without it. But I think the greatest gift that it's given me, and many of us in this room, is the opportunity to use our voice for the voiceless. I've been thinking a lot about some of the distressing issues that we are facing collectively. And I think at times we feel, or we're made to feel, that we champion different causes. But for me, I see commonality. I think whether we're talking about gender inequality or racism or queer rights or indigenous rights or animal rights, we're talking about the fight against injustice. We're talking about the fight against the belief that one nation, one people, one race, one gender, or one species has the right to dominate, control, and use and exploit another with impunity. I think that we've become very disconnected from the natural world. Jak Jack Phoenix na Oscarach, bo liczysz na podziękowania, a dostajesz liścia w te poliki bez politowania. Zbędne są polemiki w kwestii zabijania, po prostu żryj te rośliny zamiast ciała. Samodzielnie myślisz, to przebij fajfa, ten cały Sixty nic nie pomaga. Potrzebny bitcoin i decentralizacja, żyję tą wizją, a widzę, że Kowalski to dalej Flintstone. Jak kamień był pany, małpy oddawały hołd grzybkom, bo zawdzięczały wzrost oka, co go zwał szyszynką. Szerzenie prawdy jest moją misją, za żadne skarby nie nagram garbage pod swoją ksywką. Lecę jak zły, bo wieje mi pod narty, jak barbiturany znieczula mnie moja Barbie pisją. Nominacje, jakiś człen, a.k.a. Amigo Lane, jeśli jeszcze w ogóle nabijasz. Druga nominacja, Mater Bambus. Trzecia nominacja, leci Depeszka. Czwarta, Szczepan Bentyn i Lech Wilczyński. I ostatnia dla Micha, Elon.